Cześć moi drodzy, witam was w drugiej części Deathloop. No i zaczynamy kolejny ciąg wydarzeń. Zobaczymy co my tutaj... Jesteśmy w ogóle w bibliotece i mamy jakąś dźwignię pociągnąć, żeby przejść pewnie dalej. A tutaj jest ta dźwignia, no dobra. To używamy tej dźwigni, może to jest zasadzka. Orzesz, kurde! O, shit. O, zawsze dajesz się nabrać na to samo. Czy choć raz, choć jeden raz mógłbyś postarać się, by to nie było nudne? Co to kurwa jest? Karne kineza. Więc zamierzasz tak pogrywać. Wiesz, zazwyczaj jestem wyrozumiała, niewdzięczny dziadu, ale... Chyba zginę. Tym razem to wszystko. Powodzenia. Tak, byliśmy parą. Ale dlaczego to robisz? Co ja ci zrobiłem? Nie pamiętasz. A co z kodem? Już go sobie przypomniałeś? Nie znam kodu! Skup się. No dobra, ale gdzie tu można zadzwonić? Numer pętli. Nie wiem jaki guzik... Jaki... Zaraz. Numer pętli. Nie wiem jaki i guzik mnie to obchodzi. A, to jest coś za... pewnie zapisane, jakie są... Ma halucynacje, zobaczcie, zabija Michaela... Michaiła, gdy ten jest zajęty porannym cedzeniem kartofelków, czyta notatkę, czyli jakiś tam... Juliana obserwuje cię, gdy śpisz. A dobra, to są jej zapiski. Widzicie, to już wiemy coś o tej Julianie. Rozumiem, że musimy ją, no, zgładzić. Okej, okay, dźwignia nam zamknęła tutaj ładny widok. No niestety nie możemy tego cofnąć już. Możemy. Dobra. Skacz. Skacz, a przeżyjesz. Zaraz, skacz do końca. Co oznacza skacz do końca? No faktycznie chyba trzeba skoczyć. Ale to jest szyba. Dobra. Do roboty. O kurczę, tylko że tutaj zaraz, ale tu są poniżej. Nie będziemy skakać do wody, tylko spróbujemy skoczyć. A. No bez jaj! Gdzie ty jesteś? Słuchaj! No? Zapisałeś go na Black Reef. Znasz już ten kod. Co to ma kurwa na... Kod! Halo! Nie żyjesz już? Czekam! Pocztówka, debilu! Zapisałeś to na pocztówce z Black Reef. Rozumiesz? Aha. Teraz cię puszczę. Co to kurwy? No tak, teraz się... Okej. No to zaliczyliśmy pierwszy zgon, ale teraz już wiemy coś więcej. Mianowicie to, że ten kot, którego szukałem... Właśnie zapięcam siebie. Co za popierdolony świat. Dobra, no. Pocztówka, pocztówka. Znaleźć pocztówkę i zwinąć się z tej plaży. No dobra. To jest już... A mamy to najdłuższy dzień. No czekaj. Czyli kod dostępu jest na pocztówce. No to nam akurat wiem. Nie muszę tego sprawdzać, więc tutaj już... Ten sam ranek. Ta sama jebana audycja. Tak, tutaj chyba nic nie będę musiał zbierać, bo cóż... Weźmy tylko te naboje. Czy tutaj gdzieś był ten pistolet? Już nie pamiętam. Nie trzeba. Powiem szczerze, że zapomniałem. Czy tutaj był ten pistolet? Kurczę, widzicie. Chyba nie. Nie zwróciłem uwagi. Dobra, idziemy do środka w takim razie. Mi się wydaje, że pistolet gdzieś tutaj... O, tutaj jest ten... Dobra, tutaj bierzemy to. Tego nie będziemy czytać, w razie czego możemy. O, i tutaj jest na tej pocztówce... Jest kod. Dobra.
No dobra, mamy kod. Przerwijmy jakieś pętle. Colt, ty nigdy, przenigdy nie przerwiesz pętli. To absolutnie niemożliwe. Chcesz, żebym ją przerwał i nie chcesz, żebym ją przerwał. Czego ty ode mnie chcesz? Chcę, żebyś nie dawał dupy. Dobra, to był beznadziejny poranek. Albo dwa, więc skończyłem. Z tobą i z tym wszystkim. Koniec. Od dziś. Nawet nie wiesz, jak zacząć. Od Abdam. Oczywiście. No dobra, tutaj mamy przejść, tylko ja zapomniałem wziąć pistoletu. Gdzie jest ten pistolet właśnie? Gdzieś tu był. A, tutaj leży. Dobra, to już mamy, bo to dosyć ważna rzecz. Bez pistoletu bym się nie chciał tu wybierać. No dobra, szybciutko lecimy dalej. Ciekawy jestem, czy coś się tu zmieni. Tak, bo tutaj zeszliśmy. A tutaj mamy kod, który się zaraz wpisze. 5-3. No, szkoda, że automatycznie. No ale dobra. 5-3-6-1. No, mamy. Potrzebuję więcej amunicji. Granaty? Tak. Zaczynam podejrzewać, że nie jestem rybakiem. No dobra, mamy trochę granatów. Ładunek saperski. Sztrelak, chyba tak się nazywa. Wszechstronny materiał wybuchowy w trzech konfiguracjach. Czyli możemy tak, przytrzymaj... Dobra. Wyposażyć to wiemy i przytrzymać, czyli możemy tak, nim po prostu rzucić... Albo może być jako ładunek zbliżeniowy. Aha, to przełączamy go w ten sposób. Zbliżeniowy, mina pułapka. Może zwykły granat na początek. Albo mina pułapka. No zobaczymy, co się przyda. Gdzie to damy ten granat może? Co ktoś tu włożył? Wow, co to? Właśnie, co to jest? Wow, dobra, to powinno tak robić? To zimne i dziwne. Powtórka, ten tajemniczy kawałek metalu zdaje się być twoją własnością. To tabliczka oferująca ci umiejętność powtórki, dzięki której możesz... powrócić do życia po śmierci, ale tylko dwukrotnie. Trzeci zgon z kolei powoduje zakończenie pętli i mamy pewnie jeszcze raz ta iteracja się zacznie. Po użyciu powtórki twoje ciało przez kilka sekund jest niemal niewidzialne. Wykorzystaj, aby oddalić się w bezpieczne miejsce. Dobra, sprawdźmy. Świt, czyli mamy pierwszą pewnie misję. Masz spluwę, gaś granatów, adres... o jakimś miejscu o nazwie Abdom. Pora zdobyć kilka odpowiedzi. No dobra, to był taki wstępniak właściwie. Klify, rozejrzeć się, znaleźć kod. Użyć elektronicznego zamka. Dobra, bo to jest pierwsza misja, pewnie się tak wykonała. Tutaj znajdziesz kilka wskazówek na początek. Tropy pozwalają śledzić zdobyte informacje. Kurde, nic nie rozumiem. Sprawdzić odkryte tropy przez ten kursor, no tak. No gra jest nowa, więc tu musimy się do niej przyzwyczaić. Znaleźć moje mieszkanie w Abdam. Z mojego adresu pocztowego wynika, że mam tam mieszkanie w tym Abdam. To jest chyba miasto jakieś. Chyba mogę otwierać moje przesyłki pocztowe, nawet nie, jeśli nie pamiętam, kim jestem, co nie? Naciśnij, aby wrócić do szczegółów misji. Tutaj mamy zestaw.
Kliknij za pomocą kursora, aby sprawdzić swój sprzęt. Aha, czy tu możemy sobie załadować coś, gdybyśmy mieli pewnie. Widzisz, te medaliony to mamy, na przykład sprężysty skok. To jest jeden medalion. Wiele medalionów modyfikuje broń. Wybierz UMP10 i naciśnij, aby zmodyfikować go medalionem. Dobra, czyli mamy taki rodzaj craftingu, jeżeli chodzi tutaj o to. Zmiennie używaj medalion. I co ten medalion nam daje? Broń o wyższej jakości oferuje więcej miejsc na medaliony. Czyli możemy tutaj dodać jakiś medalion. Nieznacznie zmniejsza odrzut. A to od razu zainstalujemy. Eksploruj Abdom. No dobra. Przejdziemy tam, zobaczymy jak to wygląda. Może coś tam jeszcze trzeba było uzbroić się w coś, ale dobra. To zobaczymy. Plac Dorseya, pierwsze piętro. Plac Dorseya, pierwsze piętro. Plac Dorseya. Proszę, żebyś zrobił coś innego, Colt. A ty wybrałeś się do pieprzonego Abdom? Skąd wiesz, gdzie ja teraz jestem? Masz kamery? Wieża radiowa śledzi twoją pozycję, a ty zawsze jesteś taki zaskoczony. Jakbym nie wiedziała, dokąd się wybierasz. Sam nie wiem, dokąd się wybieram. Ach, plac Dorseya jest na końcu drogi przy klifach. Niech zgadnę. Pierwsze piętro? Jakby ktoś czekał na zaproszenie. Żebyś się chwalił piwem z nalewaka? Inny ja. Ten Colt kończy tę rozmowę. Poza tym wszyscy rozpoznają tę twoją głupią kurtkę. Lubię tę kurtkę. No dobra, tutaj zginąłem. Czy albo zginęła. Wskazówki od drugiego mnie. Ale wybierzmy sobie tą drogę. Może ta jest bardziej bezpieczna. Nie wiem jeszcze. Graj po swojemu. O, widzicie. Graj po swojemu. To już... oczywiście w Prey mamy identyczny komunikat, nie wiem czy zauważyliście. Też było graj po swojemu. Czyli istnieje kilka sposobów na pokonanie. To już jest tradycja w grach Arkane Studio, że oni takie coś zamieszczają chyba. Cierpliwe wysłuchanie rozmowy prowadzonej przez wrogów właśnie tutaj pozwala na to, żeby pewnie się dowiedzieć czegoś. Możesz też zastosować pułapki, wykorzystywać hałas, aby zwabić przeciwników. No dobra, można też oczywiście walczyć. Otwarta walka też bywa. Aha, mamy mapkę. Tak to wygląda. Mamy się tam udać, na ten plac Dorseya. Wiecie, grafika jest taka, no bardzo ładna jest w ogóle. Wszystko tutaj pięknie wygląda. Jest taka jakby rysowana troszeczkę, ale fajnie. To wszystko jest zrobione w taki sposób trochę komiksowy. Tutaj też mamy chyba... Czy mamy jakąś broń? A to co? Właśnie, jakaś... Kurczę... Powiem szczerze, że nie wiem co to jest. Jakiś kamuflaż? Trudno powiedzieć co to może być. Musi być inna droga. No ale co, ta droga jest zła? No tam ktoś chodzi. Czy nie mogę się dowiedzieć o tej osobie niczego? Jestem Alexis Dorsey i chciałbym osobiście powitać was w pierwszym dniu waszej nowej wieczności. Zostało nam niewiele godzin do wieczornych imprez, więc wyjdźcie na zewnątrz i bawcie się dobrze. Dobra, pójdę tutaj teraz, tym razem. Aha, tutaj ktoś... Nie wiem, czy ja... Czy to są wszyscy przeciwko mnie, czy nie? Trudno mi powiedzieć, ale... Zrobimy zastosować tutaj ten... R1. No, dobra. Dwie bronie można mieć też jednocześnie. To może być fajne. Niezmienię funkcję. Twoja ciotka na krok. Ej, pierdol się.
Możemy rzucić tą butelką. Czy słyszeli? Dobra, ja mam się dostać tam, no więc można tutaj chyba pójść dołem. No coś tutaj leży ciekawego. Petarda. No, a to skradania się nie będzie, bo żeśmy... O kurczę, on ma coś mocniejszego. No zginę zaraz. Ale tam ginę, ja tutaj nie mam zamiaru ginąć. Ale tutaj łatwo zginąć, no bo widzieliście, jeden strzał taki z tej dubeltówki i by było po mnie. Tu oczywiście kot jest potrzebny, no nie mamy go, więc nie ma co próbować. No, mamy tutaj namiastkę takiego wychylania się troszkę. Tutaj dużo jest przeciwników dosyć. Można by było tym granat rzucić. Tylko jak się tym granatem rzuca? Dobra, jeden zginął, jeden został. Dobra. Ej, tam. Patrzcie, próbowałem je czymś rzucić. Jakimś patykiem. No, kurczę. Aj, dostał. Dobra, ja też zresztą. Mamy jeszcze jeden granat, ale ja bym wolał... O tak, to. Jeszcze słychać. Ale ją rozwaliło tym razem. No dobra, tu przeciwników żeśmy w sposób taki rozwałkowy jakby wyeliminowali. Nie było to nic z finezji tutaj, ale dobra, nieważne. Mam już dość amunicji. Serio? Nie, nie trzeba. No, strzelanie jest całkiem przyjemne. Tylko czekajcie, tu są jakieś kurcze, widzę, że... kamery, na wszelki wypadek je... A czy ci ludzie są niebezpieczni, to jest pytanie, bo... nie będziemy wszystkich tak rozwalać. Cholerka, tu się nie przedostanę. Dobra, a dołem? No, prawdopodobnie tu jest właściwa droga. Nie, jednak chyba właściwa... A, będziesz szedł naokoło. O kurcze, lecą tutaj. Mina zbliżeniowa, szybko. Mina pułapka. Co? Ktoś tu... O kurde. No dobra, mamy powtórkę. Kolejny zgon. No nic. No może tutaj nie tędy droga. Może powinniśmy przejść naokoło bardziej. No oni są cały czas chyba tutaj zainteresowani mną.
Kurczę, tutaj. Dobra. Co jest? Nie mogę strzelać. Skończyła mi się amunicja. No nic. Wiecie co, może spróbujemy zrobić... Kurczę, nie mam... No zginę jak nic znowu. No dobra, chyba będziemy musieli od początku zacząć to wszystko. Podejrzewam, że tu się nie udało. Nie żyjesz, no widzicie, bo tutaj mamy no trzy zgony i cóż. Będziemy pewnie tak ginąć co chwila, niestety. No w bibliotece znajduje się spory zbiór broni palnej. Coś się zmieniło, może. Ranek. Fristat, Abdam, cała wyspa jest połączona tymi tunelami. No, to powiem wam, że gra jest mega, znaczy bardzo, no i będzie skomplikowana, tutaj nie jest to takie. Ona troszeczkę, wiecie co mi przypomina, Bioshocka. Leciutko. Cindy, Scandy, Candy Bar, nie Cindy Bar, Candy Bar. Nie wiem, czy tu możemy wejść, zaraz zobaczymy. A no możemy. Nie, nie trzeba. Im na więcej, tym wesele! O szkurcze! Może trochę za dużo tej amunicji tutaj poszło. To był jeszcze jeden delikwent gdzieś. Ale gdzie jest? Gdzieś u góry, gdzieś biega tutaj nam. Okej, tu jest. Niestety mało amunicji, to jest problem tutaj. Bo nie możemy tak strzelać non stop. Szalone dzieciaki, jesteście oszuperenem. Najweselszego miejsca na tej skali. Biblioteki! No pięknie. No nie mam się jak bronić, bo tu za mało amunicji jest. Dobra, trzeba będzie się zakraść raczej. Dobra, mamy lepszą spluwę. Chyba. Tak, ktoś zginął, widać, z poprzednio. Ale tutaj jest zbiorowisko tych wszystkich ludzi. Dobra, rzucimy dwa co najmniej te granaty. Taki duży granat to... No, zobaczcie, tutaj ładny strzał, to jest taka snajperka troszeczkę.
wiem, czy ona zginęła, raczej chyba nie. A może i tak. Ale widzicie, tu nie ma co iść tak na hura, trzeba raczej wszystko sprawdzić i powoli. Dobra, mamy coś mocniejszego. Czterofuntówka. Ciekawe, co to jest za działo? Zaraz go wypróbujemy. A nie, to nie jest takie wcale mocne. Gdzie mam wskaźnik, ile ja mam amunicji? To mnie jeszcze interesuje. Dobra, zmieniła się muzyka, więc... Idzie tutaj, dobra. Dobra, dobra, nie ma co się pchać. Ej, tam. On będzie próbował obejść pewnie. Dobra, dobra, spokojnie. Kurczę, nie mamy amunicji. A tu? Oj, kurczę, ale mnie musiał trafić, no. Ale jest tylko jeden tutaj. Gdzie on jest? A nie, oni są tu znowu wszyscy. Ale to ich jest sporo. No dobra, słuchajcie, bo to naprawdę ta gra wymaga tutaj mocnego przemyślenia, gdzie oni wszyscy idą. Oni teraz wszyscy wyjdą. Patrzcie, nie mogę. O, zacięło się w dodatku. O, zginę znowu. A taka rozwałka tutaj chyba nie ma za bardzo... No właśnie, odblokuj. To mnie będzie kosztować pewnie zaraz życie. O, no właśnie. No dobra. To była taka drugi odcinek, jak widzicie, nie jest to proste, żeby tutaj poprzechodzić to wszystko. No ale na pewno będzie ciekawe. Także dzięki za uwagę i zapraszam Was na kolejne odcinki z Deathloop. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!